witamy serdecznie. Gość niespodziewany, ale zawsze oczekiwany w Radiu Elka, kapitan Leszczyńskiej Unii, Jarek Hampel. Jarku, no praktycznie prosto z radia jedziesz z kolegami do Górniczan, tak? Dzień dobry, tak, tak. Faktycznie już dzisiaj wyjeżdżamy. Część zawodników pojechała troszeczkę wcześniej, ale zbieramy się tam, jakby no, dojeżdżamy, zjeżdżamy się wszyscy na wieczór i od jutra zaczynamy pierwsze tegoroczne treningi. Dla ciebie to bardzo ważny moment, ponieważ już za dwa tygodnie wylatujesz, no prawie za dwa tygodnie, troszeczkę więcej z okładem, na pierwsze tegoroczne Grand Prix do Nowej Zelandii. No to taki ważny test tych motocykli, taki pierwszy tegoroczny. Zgadza się. W zasadzie to już od dość dawna nie mogłem się doczekać tego momentu, aż wsiądziemy na motocykle żużlowe i zaczniemy tegoroczne pierwsze jazdy. Ale faktycznie też z drugiej strony muszę to robić bardzo szybko w tym momencie, ponieważ niebawem wysyłamy cały sprzęt już do Nowej Zelandii i gdzieś tam nie ma zbyt dużo czasu, żeby wytestować te silniki, te, które zostały zrobione, te, które zostały zakupione nowe, plus cały sprzęt, który powiedzmy będzie dowieziony do Nowej Zelandii. Także czeka mnie dość dużo ciężkiej pracy i to w takim bardzo szybkim tempie, żeby zdążyć ze wszystkim na czas. No właśnie, ile silników bierzesz do Górniczan, tych do przetestowania przed Auckland, przed Nową Zelandią? Wiozę do Górniczan trzy motocykle i dodatkowo jeszcze dwa silniki, które będą testowane. To będą takie pierwsze jazdy i tak naprawdę już później nie będzie czasu, żeby gdzieś tam w Polsce dalej testować, ponieważ no, po powrocie od razu samochód jest wysyłany do Holandii, żeby nadać ten cały sprzęt, więc tylko te 2-3 dni mam czasu, żeby wytestować to, co będzie już na miejscu startowało w Nowej Zelandii, także no, mam nadzieję, że będę miał dużo szczęścia przy doborze tego sprzętu. Czyli to taki najpoważniejszy egzamin dla twojego sprzętu przed wylotem do Auckland. Dokładnie tak. Jedyna możliwość, jedyna okazja. Dobrze, że taka okazja w ogóle jest, że mogliśmy pojechać, że możemy pojechać do Górniczan. Wiemy, że pogoda jest łaskawa, więc liczymy na dużo jazdy, także no, zaczynamy tą zabawę z uśmiechem na twarzy. Jarku, czy czujesz ten głód jazdy? Tak, oczywiście, że tak. Od dłuższego czasu. Już co prawda miałem kontakt z motocyklem, bo motocykl crossowy, byłem tydzień czasu we Włoszech i tam pojeździłem na motocrossie, ale w tym momencie, kiedy już miałem ten kontakt z motocyklem crossowym, pomyślałem sobie, że najwyższy czas, żeby wsiąść na motocykl żużlowy i to się teraz praktycznie już za parę godzin, no bo jutro od samego rana będziemy zaczynać treningi, to już praktycznie tuż przed nami i całe szczęście, ponieważ no, ta zima niech się już kończy. Jarku, z nadzieją idziesz do Górniczan, że ten sprzęt będzie funkcjonował. Czy jest tam jakaś nutka niepewności, że może coś się wydarzyć, może coś nie udało się tunerowi do końca dograć? Jest to zagadka, oczywiście jest to dla mnie duża zagadka. Ufam swojemu tunerowi, wiem, że od dłuższego czasu te silniki przygotowywał mi właściwie w odpowiedni sposób, ale nigdy nie ma 100% gwarancji, to jest sprzęt wyczynowy i wszystko się może wydarzyć. Także mam tych silników kilkanaście, spośród nich wybiorę te 2-3, które w mojej opinii, mam nadzieję, będą bardzo szybkie. No i tyle, nic więcej zrobić nie mogę. Aczkolwiek też przyznam, że faktycznie no, ten sprzęt gdzieś tam, mam troszeczkę tego sprzętu sprawdzonego z zeszłego roku, więc sytuacja będzie może troszeczkę bardziej ułatwiona. Także no, zaczynamy już teraz, nie ma czasu, żeby gdzieś tam te tematy testowania przeciągać, także no, to już musimy teraz mocno działać. Wiemy, jaka pogoda panuje w Górniczan? Wiemy, że temperatury są dość na plusie, pogoda jest łaskawa, nie pada, więc nie ma żadnych złych prognoz, także no, pojeździmy na pewno sporo. Po powrocie z Górniczan treningi już tutaj na stadionie Alfreda Smoczyka. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że ten następny tydzień faktycznie już będziemy mogli wyjechać tutaj u siebie na torze, bo tak naprawdę już niebawem pierwsze sparingi, więc no, musimy troszkę pojeździć, wjechać się w te motocykle, załapać tej odpowiedniej dynamiki, plus oczywiście sprawdzanie tych motocykli. Czas w marcu naprawdę szybko leci, więc już w tym momencie naprawdę ruszamy do ostrego działania. Po sprawdzeniu motocykli, po sparingach Memoriał Smoczyka i praktycznie prawie, że prosto z Memoriału wylot do Nowej Zelandii. Tak, taki jest ten kalendarz startów na marzec. Turniej Smoczyka, później od razu szybkie pakowanie, szybka organizacja i już wlatujemy do Auckland, także tam spędzimy kilka dni. Powrót również szybki, ponieważ po turnieju raptem następnego dnia wracamy. A wiemy, że tutaj inauguracja sezonu w Lesznie na stadionie Smoczyka z drużyną z Częstochowy, także będzie bardzo intensywnie, ale wszystko jest
wydaje mi się dobrze przygotowane, więc nie przewiduję żadnych problemów. A my tak przy okazji możemy też kibiców zaprosić do słuchania Radio LK, podobnie jak w ubiegłym roku, bo wiele wskazuje na to, że podobnie jak w latach poprzednich, nasi słuchacze też będą mogli na żywo na falach eteru śledzić to, co dzieje się przy okazji Grand Prix. Będą mogli trzymać kciuki za twoje jak najlepsze starty. Tak, i w tym momencie osobiście bardzo chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy do relacji z Grand Prix na żużlu na antenie Radia LK. Trzymajcie proszę za mnie kciuki. O ile jakiś kataklizm się nie wydarzy, to zapraszamy już 31 w sobotę wczesnym rankiem, bladym świtem. Jarku, życzymy powodzenia przy okazji tych testów, przy okazji tych treningów w Goriczan. No i do zobaczenia już tutaj w Lesznie, przy okazji treningu na Stadionie Smoczyka. Tych treningów kibice nie mogą się doczekać. Pierwszych sparingów i memoriału Smoczyka. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na stadionie.